Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na kotlety z łopatki, czyli duszoną łopatkę w sosie chrzanowym. Danie banalnie proste i szybkie do zrobienia. U mnie będzie jeszcze szybsze, dlatego że skorzystam z szybkowaru, ale oczywiście spokojnie można je przygotować w zwykłym garnku i o szczegółach jak zwykle w przepisie. Mięso jest pyszne, pięknie uduszone, soczyste, dobrze doprawione i naprawdę dobrze smakuje, więc myślę, że z przekonaniem mogę polecić. Zainteresowanych zapraszam do wideo przepisu, a przepis spisany i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Mam tutaj już pokrojoną w kotlety łopatkę wieprzową. Taki ładny kawałek, tłustsze kawałki odkroiłam i wzięłam do mielonego. Tutaj same takie, no, piękne kawałki, jak widzicie. Pokroiłam w niezbyt grube kotlety i bez rozbijania przyprószyłam je solą, taką gruboziarnistą, taką. Z jednej strony tylko przełożyłam do szklanego pojemnika kotlety jeden na drugim. Soliłam z jednej strony niezbyt mocno, tak po prostu po wierzchu, po czym przykryłam i pod przykryciem wstawiłam na noc do lodówki. I teraz następnego dnia wyglądają tak. Sól ładnie już weszła w reakcję z mięsem. Myślę, że fajnie to się przegryzło i można smażyć. Rozgrzewam zatem patelnię z niewielką ilością masła klarowanego. Można podsmażać w szybkowarze, ja zrobię to na patelni i będę kolejno podsmażone kotlety przekładała już do szybkowaru. Więc na gorące kładę kotlety i podsmażam po 2-3 minutki z każdej strony, tak żeby z zewnątrz lekko się zrumieniły. Nie muszą dojść w środku, bo za chwilę będą jeszcze duszone. Dobra? I taki usmażony z obu stron przekładam do szybkowaru. Na patelnię kolejna porcja. Ja tu łącznie mam około 800 g łopatki, więc całą tę porcję przygotuję do duszenia. A duszę je dlatego, że łopatka to takie trochę twardsze mięso i podduszone w szybkowarze będzie mięciutkie, przyjemne, no i w tym sosie będzie smakowało naprawdę znakomicie. No i co? Tak to wygląda w garnku. I teraz bez żadnych dodatków, bez cebuli, bez czosnku, bez niczego. Włączam grzanie i niech to się już gotuje, a ja to z wierzchu przypruszę jeszcze świeżo mielonym czarnym pieprzem. I to będą jedyne przyprawy, jakich użyję do tego dania. Podlewam niewielką ilością wody. Można podmienić wodę na piwo dla lepszego smaczku. U mnie dzisiaj woda. I teraz, ponieważ jest to szybkowar, to pilnuję, żeby na dnie garnka była woda. Zamykam pokrywę, zwiększam grzanie, czekam, aż w garnku wytworzy się ciśnienie. Zawór się podniesie i od tego momentu liczę czas. Duszę tę łopatkę przez 20 minut. Po 20 minutach wyłączam grzanie, czekam, aż zawór samoistnie opadnie i dopiero wtedy otwieram pokrywę. Na razie niech karkówka się dusi, a ja w tym czasie przygotuję pozostałe składniki obiadu, czyli ziemniaki, buraczki i sos. Ziemniaki gotuję klasycznie, buraki po prostu ścieram na tarce o grubych oczkach, doprawiam solą, pieprzem, sokiem z cytryny, musztardą i olejem lnianym, mieszam i gotowe. Buraki miałam już ugotowane z wyprzedzeniem, więc idzie to raz dwa. Ziemniaki klasycznie w osolonym wrzątku z odrobinką czosnku, suszonego, kurkumy i czarnego pieprzu. Kiedy wyłączam grzanie pod szybkowarem i czekam, aż zawór opadnie, szykuję szybko sos, czyli wstępną zasmażkę. Sos szykuję na patelni, na której podsmażałam kotlety. Tu jest masło i fajny smaczek, więc z niej skorzystam. Spokojnie można go przygotować w garnku. Rozgrzewam pół łyżki masła, u mnie klarowane. Na gorące dodaję mąkę. W zależności od tego, jaką mąką zagęszczacie sosy, to może być mąka pszenna, mąka żytnia. Po prostu żytnia spowoduje, że sos będzie trochę ciemniejszy. U mnie orkiszowa, jedna łyżka. I dodaję ją na gorące, roztopione masło, szybko mieszam i przez chwilę zasmażam na jasną, złocistą zasmażkę. 2-3 minutki podsmażam tak naprawdę do czasu, aż mąka straci surowość i zacznie apetycznie pachnieć. Wtedy dolewam 100 ml wody, zimnej lub letniej, nie gorącej, żeby się nie zagotowała od razu, bo wtedy mogą powstać grudki w sosie. Szybko mieszam, tak żeby nie było grudek. Dodaję 2-3 łyżeczki chrzanu, takiego z żadnych dodatków, sam tarty chrzan. Mieszam, rozprowadzając równomiernie i wyłączam grzanie, zaglądam do mięsa. Kotlety wyglądają tak, mięciutkie, pięknie uduszone. Wyjmuję je teraz z garnka, odsączając starannie. Przekładam na chwilę na talerz, a do tego sosiku, w zasadzie bazy sosu, dodaję tę chrzanową zawartość patelni. Szybko mieszam, żeby nie było grudek. Oceniam gęstość, oceniam smak. I jeśli trzeba, dodaję jeszcze odrobinkę mąki rozprowadzonej w niewielkiej ilości wody lub doprawiam do smaku solą, pieprzem czy innymi przyprawami, jakie chcecie dodać do takiego sosu. U mnie naprawdę w bardzo prostym kierunku te przyprawy w tym daniu idą, dlatego że głównym nośnikiem smaku ma być po prostu chrzan i sos chrzanowy, który będzie dodatkiem do mięsa i będzie fajnie pasował do ziemniaków i buraczków. Dobra, mój sos gotowy. Teraz dodaję tutaj śmietanę. Najpierw ją zahartuję. To jest śmietana do zup i sosów 12, można sięgnąć po 18, można też sięgnąć po kremówkę. Ja wolę taką lekko kwaśną tutaj.
Odlewam niewielką ilość płynu, dodaję 3 łyżki śmietany, mieszam i taką zahartowaną dodaję do sosu, mieszam. W zwykłym garnku wszystko dokładnie tak samo, tylko czas duszenia dłuższy. Po prostu duszę do pożądanej miękkości mięsa. Nie jestem w stanie podać precyzyjnego czasu, bo to zależy od upodobań oraz od tego, jakie macie mięso. 40 minut, czasami 60 minut, aż łopatka będzie miękka, dokładnie taka, jaką lubicie lub na jaką macie ochotę. I sos chrzanowy gotowy. Dokładam tutaj mięso. Mieszam garnkiem, osnuwając kotlety w sosie. Na koniec posypuję jeszcze koperkiem, który bardzo fajnie będzie tu pasował. Myślę, że siekana natka pietruszki też sprawdzi się dobrze w tej roli. Jeśli nie macie zieleniny, można pominąć. Ale tak smaczniej, bardziej odżywczo, no i ładniej się prezentuje na talerzu. Można też skorzystać z przepisu na sos chrzanowy, taki uniwersalny do wszelkich mięs duszonych. Nagrywałam go już i przepis jest również na blogu, więc dla zainteresowanych ten przepis oczywiście podlinkuję w informacjach pod filmem. I co? W zasadzie wszystko gotowe, można podawać. Tak jak wspomniałam, dzisiaj podaję z ziemniakami i buraczkami, jak je przygotować. W skrócie omówiłam i opiszę szczegółowo w przepisie na blogu, więc jeśli jesteście zainteresowani, kliknijcie w link w opisie pod filmem. Na blogu wszystko będzie precyzyjnie opisane. A tymczasem danie prezentuje się tak. Mięso pięknie podduszone, mięciutkie. Do tego przepyszny sos chrzanowy, ziemniaki gotowane w przyprawach oraz buraczki w musztardzie i cytrynie. Przepyszne zestawienie. Buraczki na zimno, ziemniaki i mięso na ciepło. No i co? Podaję i można się częstować. Mam nadzieję, że ten prosty i szybki przepis przypadnie Wam do gustu. Gorąco zachęcam do jego wykorzystania, bo jak sami widzieliście, banalne składniki, ale w tym zestawieniu wszystko smakuje naprawdę bardzo dobrze, plus jest to całkiem wartościowy odżywczo posiłek, więc myślę, że z przekonaniem mogę polecić. Po przepis pisanej składniki odsyłam jak zawsze na blog skutecznie.tv. A teraz dziękuję za uwagę i za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj. Dzięki temu zostaniemy w kontakcie, a Ty nie przegapisz kolejnych przepisów, odcinków i inspiracji. Dziękuję, przepysznych mięs w sosie chrzanowym Wam życzę. No i co? Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!